Ale nauczyciele, zdarzyło wam się? Chcieć to na pewno, nie? Jak ja już powiedziałem, mieszkam na wsi oddalonej o 10 km od jednego kraju, 10 km od drugiego kraju. W mojej wsi jest sklep. I pod tym sklepem bytują tak zwani działacze regionalni. Oni są pomocni we wszelkich sprawach. Mi czasami zdarza się do tego sklepu udać w celu nabycia czegoś drogą kupna i generalnie jest tak, że tam mijamy się, pozdrawiamy jakimś dzień dobry, takim rzuconym sobie od niechcenia troszeczkę, ale kiedyś, jak wszedłem tam, to jeden z nich mnie zagaił: panie, bo ja też piszę. No i tutaj nawiązała się między nami jakaś taka nić porozumienia, bo ja powiedziałam, że to się dobrze składa, bo ja też czytam. No i rzecz się rozeszła o taki temat jak limeryk. Limeryk to jest taka krótka forma wierszowana, pięciowersowa, układ rymów A, A, B, B, A. W pierwszej części jest zawsze jakaś nazwa geograficzna. No i tak sobie zaczęliśmy o tych limerykach rozmawiać, generalnie wymieniać, pisać nawet. Jakoś tak naprawdę zeszło fajnie. To mi przypomniało, żeby nie sądzić po pozorach zasadniczo, bo człowiek naprawdę pisał to wiecie, to nie sądźmy. No i tak jakoś wyszło nam o tych limerykach. Zacząłem badać socjologicznie, naukowo zasięg geograficzny limeryka. No i mam taki limeryk nierozważny. Zawsze sprawdzam, czy on sięga. Czy on sięga właśnie do danego miejsca w Polsce. Limeryk nierozważny brzmi tak. Pewien szpaner z Liberca zamienił Skodę na Merca i szpanował, dopóki nie wpadł na pomysł głupi i przyjechał nim do Zgorzelca. No, ale to już jest nieprawda, wiecie, żeby nie było. Potem, wiecie, tam jakieś tematy były z kurią, miałem jakieś problemy, bo napisałem taki limeryk o pingwinie. Pewien zoofil z Koźmina pokochał kiedyś pingwina, dybał nań, zdybał, wreszcie szepnął doń. No jak zwierz się, szczęść Boże, siostra Regina. Potem się ożeniłem, jakieś tam wyszły tematy, które też zacząłem nagle rozumieć w ogóle. I taki limeryk mi wpadł gimnastyczny. Moja małżonka Ludmiła na drążku obroty ćwiczyła. Przechodził jakiś element, powiedział jakiś komplement i wtedy się właśnie puściła. Potem zacząłem jakieś tak drążyć różne inne tematy i wyszedł gdzieś na jaw limeryk feministyczny. Feministce na Mariensztacie wyrosły włosy na klacie. Fryzjer się skrobnął po czole i rzekł: ja piję, ja nie golę. Chciałyście równość, to macie. Jak obserwowałem kiedyś kolegów muzyków, to też jakoś tak natchnienie na mnie spłynęło i limeryk wyszedł z Tierra del Fuego. Pewien Diego z Tierra del Fuego w łóżku był raczej lebiegą, lepszy w graniu na fortepianie. Tu doceniały go panie i w sumie kurde, co z tego. Generalnie jedna z definicji limeryka mówi, że limeryk powinien być albo sprośny, albo kiepski. To jest taka zasada, której hołdują niektórzy limerykarze. Poszedłem troszeczkę w tamtą stronę i tam gdzieś był limeryk o krawcu, pewien młody krawiec z Lęborka nie zapinał nigdy rozporka. Kiedyś na widok kobiety zapomniał się trochę, niestety, no i wtedy wyszło szydło z worka. Są też limeryki, bo wiecie, jak człowiek już zaczyna to pisać, to potem te wszystkie, bo to trzeba wejść w zboczenia, bo to już takie normalności są już nomen omen oklepane. No i potem już wchodzą rzeczy, które są czasami nawet niesmaczne i jak tak wymienialiśmy sobie poglądy z kolegami regionalistami spod sklepu, to był chyba ostatni limeryk, jaki nam tam wpadł do głowy z pozdrowieniami dla naszego wspólnego znajomego pszczelarza. Limeryk pszczelarski, pewien pszczelarz z Seulu nieomal umarł raz z bólu. Lecz gdy pyty swej ujrzał gabaryt, co trzykrotnie zwiększyła wymiary, rzekł: warto było potrzymać ją w ulu.
generalnie, jak tak sobie wymienialiśmy te literackie, prawda, poglądy z kolegami, to pomyślałem sobie, że faktycznie nie oceniajmy, bo Jan Himmelsbach, wspomniany wcześniej, on miał taki zwyczaj, że wprowadzał elementy baśniowe do rzeczywistości, a często czynił to leżąc na schodach Uniwersytetu Warszawskiego, to też są wiadomości z pierwszej ręki. No wiecie, on lubiał kontakt z młodymi, natchnionymi ludźmi. Kiedyś podobno była taka sytuacja, że przychodził wnuczek razem z babcią, mówi: babcia, babcia, zobacz, tam leży pan. A babcia mówi: nie, to pijak jakiś, chodź. Babcia miała poglądy takie stateczne dosyć, a babcia mówi: nie, nie, znaczy wnuczek mówi: nie, 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 chodź, zobacz, to jest taki znany aktor, pan Jan Himmelsbach. I wtedy pan Janek się podobno ostnął i powiedział: i co, głupiać teraz? Także na cześć moich kolegów spod sklepu, którzy, jak się okazało, robią się bardzo romantyczni o pewnej porze roku. To jest ta piosenka.